Decyzję o podaniu pacjentowi szczepionki będzie mógł podjąć nie tylko lekarz, ale inne osoby z personelu. To projekt Prawa i Sprawiedliwości, które poparły inne kluby w Sejmie. Rozwiązanie krytykuje Naczelna Rada Lekarska. Osoba zgłaszająca się na szczepienie podlega kwalifikacji lekarskiej. To lekarz ostatecznie wydaje zgodę na podanie pacjentowi preparatu przeciw COVID-19. Biorąc pod uwagę rosnącą skalę nowych zakażeń oraz planowane na drugi kwartał większe dostawy szczepionek, Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało zmianę przepisów, które mają przyspieszyć proces szczepień. Obok dziś uprawnionych do przeprowadzania tego badania wyłącznie lekarzy, będą mogły to być inne osoby, które zostaną. Ujęte w odpowiednim rozporządzeniu ministra zdrowia. Mają to być przede wszystkim dobrze wykształcone pielęgniarki i położne. Rozwiązanie Prawa i Sprawiedliwości zyskało poparcie u koalicji polskiej i lewicy. Posłowie Koalicji Obywatelskiej, choć zapowiedzieli, że projekt poprą, uważają, że kompetencje odnośnie tego, kto mógłby wydawać zgodę na szczepienie, powinny zostać określone w ustawie, a nie w rozporządzeniu. Jeżeli wykonywanie szczepień, czyli już same szczepienie. I wykaz zawodów umieszcza się w ustawie, to tym bardziej chyba kwalifikacja do szczepień powinna również zawrzeć się w ustawie. Choć w Sejmie posłowie w tej kwestii są zgodni, to sprzeciw wobec takiemu rozwiązaniu zgłasza Naczelna Rada Lekarska, która uważa, że przejęcie kwalifikacji lekarskich przez inne osoby to pójście o krok za daleko. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowczo sprzeciwia się nadawaniu uprawnień przypisanych do wykonywania zawodu lekarza innym zawodom. Badanie pacjenta i kwalifikacja do szczepienia jest wyłącznym uprawnieniem zawodowym lekarza. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej taka zmiana nie tylko obniży standard udzielanych świadczeń, ale wprost zagraża bezpieczeństwu pacjenta.